No, dzisiaj, słuchajcie, wracamy do lamp, a poza tym taka informacja na przyszłość. Znaczy, będziemy robić, będę wykonywał, znaczy wykonywał, no, będziemy kodować po prostu audio w tych filmach wszystkich moich. I będzie taki dekoder zrobiony, koder i dekoder do samodzielnego montażu. Dobra, jeszcze raz, zaczniemy. Wracamy do tego mini OTL-a, którego tam wcześniej miałem przerobić. On jest tutaj w SMD, wszystko jest zrobione. Ta podstawka zaraz będziemy wymieniać. Tutaj już mam ECC83 lampkę. Gdzie jest ta lampka? Aha, tutaj ta 12AX7. Zobaczymy, co się da z tym zrobić. Jedno i drugo sprawdzimy, ale tutaj schnie zaciśnięta obudowa, którą już praktycznie będzie można pokazać, jak to mniej więcej będzie wyglądać. Tylko że to jeszcze nie jest lakierowane, nic. Zaraz sobie ściski porozkręcamy. Możemy odłożyć. No i teraz za chwilkę jeszcze to obszlifuję na kółeczku równiutko, to górę, bo to będzie górna część. Dolna część będzie odkręcana razem z nóżkami. Tak, żeby dojść do środka, nie? I to będzie w ten sposób. Będą nóżki równiutko na brzegach. O. Tego typu. Tylko że wiecie, to jeszcze nie jest wykończone dokładnie. Jak już wszystko to mi teraz zaschło, to zaraz będę to wykańczał. Z przodu będzie tylko pokrętło, wyjście na słuchawki, a z tyłu, tak jak było zażyczone, będzie wejście napięcia 220 i wejście na cincze, no i przełącznik, włącznik z tyłu, to wszystko z tyłu. I teraz tak, do tego zaraz moment, bo mi tutaj się kurde kable plątają. Do tego był zasilacz na przetworniczce, taki 12-woltowy zrobiony, a w tej chwili będzie na transformatorze. Te trawko tutaj idealnie się zmieści na grubość, jest wszystko przygotowane tak, jak ma być. Wzmacniacz, oczywiście ten potencjometr będzie wyciągnięty stąd. Wzmacniacz będzie zamontowany tak, żeby te gniazda, wszystko będzie wyciągnięte. Będzie z samego brzegu, tak żeby mniej więcej lampka wyszła na środku. Tu jeszcze będą kondensatory pomontowane do filtracji, zasilania. No i z tyłu będzie, no będą gniazda, nie? Gniazdo i przełącznik. Zrobimy na trawku 12-woltowym. Dobra, ja się biorę do szlifowania. Słuchajcie, tu sobie przygotowałem taką kółeczkiem, to wszystko robię pięknie, ładnie. Będzie miało taką strukturę jak sklejka z boku. Jak to wszystko będzie ładnie obszlifowane, polakierowane, to będzie ekstra. Także działam. Nie wiem, czy to się nagra, czy nie. Dobra, tutaj mam maszynkę. Także zaraz tutaj podziałamy sobie. Thank you.
No i dobra. Okej, okay, słuchajcie. To co wyrzeźbione, to wyrzeźbione. Tutaj już mam otworki przygotowane na wymierzone na nóżki. To będzie spód. I teraz tak, tutaj jeszcze trwa dopasowywanie i rzeźbienie takich przycisków na włącznika na przykład. Tu musimy jeszcze troszeczkę poprawić, bo tu mamy szerszą faskę z jednej, z drugiej strony mamy troszeczkę mniejszą. O, i przycisk się trochę blokuje. Zaraz to spróbujemy dopasować. O, dobra. Zobaczmy, jak teraz przycisk przeleci, czy nie. Tu ma być wszystko ładnie schowane, na równo. Tutaj będzie tak, tutaj już mamy ładnie sfazowane, tu będzie gniazdo jack, tylko gniazdo będzie zamontowane od środka, a tu dookoła będzie pierścień wylany z żywicy. To nie to, że ja się pomyliłem, tylko to tak miało być naturalnie, bo takiej samej wielkości będzie gałka srebrna, taka bursztynkowa. Tak, żeby było wyglądało, że jest ta sama wielkość, no to tutaj musi być taka sama wielkość. O, bo potencjometr jest tak, tego typu, stereo. I on będzie tutaj sobie zamontowany, o, do przedniej ścianki i na tym będzie nałożona też taka duża gałka jak gniazdo. Tutaj jeszcze się postaram zrobić pokrywę do tego wszystkiego, ładnie dociąć. No i w sumie te otwory, które już tutaj mam porobione, tu już jest obszlifowane, to będzie można jeszcze delikatnie sobie tutaj jeszcze tylko ten gniazdę spróbujemy tutaj to zrobić w ten sposób, żeby tutaj troszeczkę jeszcze papierkiem najlepiej to wychodzi, słuchajcie, tylko że tutaj nie ten, o, tego jest więcej. Kręcimy sobie papierek. Spróbujemy. To delikatnie, o, delikatnie poszerzyć. Tak, żeby to luźno sobie przechodziło. Jest. Jest ok. Już jest ok. Już przechodzi. No to teraz zobaczmy. Nałóżmy. O. Oczywiście nie z tej strony. Jest ekstra. Słuchajcie, przy wyłączonym delikatnie będzie prawie na równo. Teraz je mamy włączone. Może jeszcze coś tu kurde blokuje. Trzeba to będzie naprawdę wycentrować. O. Moment, może mi się uda to jakoś wycentrować, tak żeby to było równo. O, już. Da się. Wszystko będzie elegancko. Można jeszcze potem się pokusić i dorobić sobie na LEDach podświetlania, dopóki nie mamy góry zakręconej. Tutaj po prostu otworki ponawiercać i powstawiać, wyprowadzić sobie tutaj z tej strony jeszcze podświetlanie tych pierścionków koło. I tak samo tutaj podświetlanie gniazda w koło, bo to będzie później wylane ładnie żywicą i ta żywica będzie sobie się świecić, dajmy na to, nie? No ale tutaj nie o to chodzi,
żeby tutaj to miało się świecić, tylko żeby to miało wygląd jakikolwiek i żeby było wszystko w jednej obudowie. Dobra, ja tu sobie jeszcze wezmę drobniutki papierek i lakier i już w sumie to obudowę będzie można prysnąć lakierem. Potem jak już go postawimy, to będziemy po kolei wszystko montować w następnym odcinku pewnie. Ale wyrezałem. To nic, tego i tak nie widać. Trochę jeszcze tu obszlifuję tak, albo w tą. Albo frezareczką przejadę tutaj po brzegach, żeby wyrównać ten otwór, nie? O. Będzie sklejeczka. Old school, lampowe. Będzie lampeczka jedna gdzieś w tym miejscu. Teraz wam pokażę, jak to wyjdzie. W tym miejscu będzie wystawać jedna lampeczka. Zasilaczek i filtracji jeszcze trzeba będzie dołożyć. Dobra. Pozdrawiam. Jeszcze z tego wzmacniacza jeszcze będą odcinki. Tak jak wspominałem na początku, będą odcinki niekodowane, a potem robimy w ten sposób, że udostępnię oczywiście schemat przystawki, która będzie rozkodowywać to. I ten, który będzie troszeczkę miał, że tak powiem, nie, znaczy nie to, że oleju w głowie, tylko chciałbym, żeby ten kanał był dla tych, którzy się naprawdę interesują, a nie dla wszystkich. Po prostu się interesujesz, to sobie złożysz. Udostępnię schemat, udostępnię wsad do dekodera i będzie możliwość sobie samemu złożenia. Jeśli złożysz, to będziesz oglądał. Jeśli nie złożysz, to komputerem tego nie rozkodujesz i będzie na tej zasadzie. Kolejne odcinki. Pozdrawiam.